raz jeszcze mówię Państwu dobry wieczór. Katarzyna Głujska, program W Punkt. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, pan profesor Andrzej Przyłębski. Mam nadzieję, że się za chwilę wszyscy zobaczymy, usłyszymy. Witam panów profesorów bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, szanowni panowie, spodziewamy się noty, może inaczej odpowiedzi na notę, czyli noty, która przyjdzie do nas, wróci do nas z odpowiedzią od rządu Niemiec w sprawie oczywiście polskich oczekiwań dotyczących odszkodowań różnego rodzaju, ale również zmiany podejścia państwa niemieckiego, instytucji niemieckich do historii okupacji Rzeczpospolitej Polskiej podczas II wojny światowej, bo to też bardzo ważny aspekt. Wiemy już tyle, że ta pierwsza przynajmniej nota będzie notą taką, jaką się wszyscy spodziewali, ale chciałbym porozmawiać z panami o trochę innej sprawie, związanej oczywiście z całym przedsięwzięciem, z tym planem uzyskania odszkodowań, bo tak naprawdę ten temat jest niemal nieustannie obecny w polskich mediach, ale też nie tylko w polskich mediach, bo w różnych mediach na świecie, od momentu publikacji raportu. Czyli coś się takiego wydarzyło, mimo wszystko, że ten polski dokument, który został przygotowany, no zdaje się bardzo solidnie, bo nie ma tutaj zarzutów merytorycznych, no, wywołał temat. I ten temat jak na razie Polsce udaje się utrzymać. Może na początek pan profesor Andrzej Przyłębski. Panie profesorze, jak pan na to patrzy? Mi się wydaje, z informacji, które do mnie docierały, to w Niemczech było tak, że ten temat tak naprawdę żył tylko ze 2-3 dni, ale teraz zaczyna odżywać ponownie. Pojawiają się teksty w Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Gerhard Gnauk, korespondent z Warszawy, powiedział, że no niektóre postulaty są sensowne, ten temat jak gdyby wraca, a do tego dochodzi jeszcze aktywność naszych polityków, to zwłaszcza posła Molnarczyka, który udziela co róż jakiegoś wywiadu dla niemieckich, dla zachodnioeuropejskich, zdaje się, że wczoraj wenezuelskie media o tym, więc jakby udaje się nam to troszkę podtrzymać, ale nadal sądzę, pozostaje przy swoim zdaniu, że my musimy opinię publiczną niemiecką zmienić i to trochę potrwa. Trzeba się do tego solidnie przygotować, trzeba wykorzystać rozmaite instytucje polskie w Niemczech i niemieckie, rozmaite uniwersytety, centrale kształcenia politycznego, żeby opinia publiczna wymusiła na politykach podjęcie tematu, bo jak Państwo wiecie, nie tylko kanclerz Scholz jakby to odrzuca, ale także powiedzmy przyszły kanclerz, potencjalny kanclerz Friedrich Merz w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, w której miałem zaszczyt uczestniczyć, też powiedział, nie znajdzie pan, panie prezesie rządu, który by uznał polskie roszczenia, więc my musimy budować jak gdyby ten nacisk oddolny, moim zdaniem. Mm-hmm. No właśnie, pan profesor Andrzej Przyłębski mówi o tej presji, która albo presji, albo dyskusji, docierania, przełamywania też pewnej złych informacji, też tak myślę, w społeczeństwie niemieckim. Ja mówiąc szczerze, wtedy, kiedy mówiłam o tym, że ten temat jest cały czas jakoś w grze, mówiłam przede wszystkim o mediach w różnych częściach świata, bo tutaj pan profesor wspomniał o Ameryce Południowej, ale przecież to był i Bliski Wschód, to były i Stany Zjednoczone. No, coś się takiego wydarzyło i to bez wątpienia tutaj tym zapłonem był raport i jego publikacja, że temat powrócił i jak pan profesor Grzegorz Kucharczyk na to patrzy właśnie z tej perspektywy, bo jedno to jest jakby mobilizowanie i presja wewnątrz społeczeństwa niemieckiego, wewnątrz tego państwa, ale drugie to jest presja zewsząd, tak żeby na ten temat się mówiło, żeby ta no na pewno no niechlubna, to zupełnie oczywiste, ale również niechciana dziś historia Niemiec, żeby, no, żeby była cały czas obecna w takiej światowej debacie publicznej. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk. To jest oczywiście warunek sine qua non tego, żeby też oddziaływać poprzez właśnie światową opinię publiczną na niemiecką opinię publiczną, skoro Niemcy od kilkudziesięciu lat przedstawiają się
no niemal nieustannie jako tak zwane Zivilmacht, jako mocarstwo humanitarne, otwarte także na współpracę międzynarodową, widzącą w różnych płaszczyznach współpracy międzynarodowej od Unii Europejskiej, Wspólnoty Euroatlantyckiej, różne przestrzenie dla pokazania właśnie tej nowej twarzy Niemiec, to właśnie tak trzeba robić. I tutaj chyba kluczową kwestią jest, dla której ta kwestia reparacji znajduje jednak rezonans powoli, ale jednak systematycznie międzynarodowy, jest to, że temu towarzyszy, znaczy nie tylko mówimy o sumie, ale mówimy o pewnej skali tej zbrodniczej okupacji, która była na ziemiach polskich od września 1939 roku, realizowana przez różne agendy państwa niemieckiego. I ten raport, który to pokazuje, jest, no, musi robić wrażenie. Być może na użytek różnych segmentów zagranicznej opinii publicznej trzeba przygotować oczywiście anglojęzyczną i taką streszczającą, można powiedzieć, bardziej w takim esencjonalnej formie to, co jest w tym obszernym raporcie. I tutaj jest oczywiście zadanie też dla polskich placówek dyplomatycznych, aby czy Instytutów Kultury, żeby to upowszechniać, ale to jest właśnie też droga, żeby w ten sposób także docierać do niemieckiej opinii publicznej. W przyszłym roku będziemy mieli kolejną rocznicę ważnych wydarzeń związanych z niemiecką okupacją, na czele oczywiście z rocznicą powstania w getcie warszawskim, i to jest kolejny pretekst do tego, żeby właśnie pokazywać też, jak obywatele polscy żydowskiego pochodzenia byli prześladowani, jak to było wpisane w cały kompleks tej niemieckiej polityki okupacyjnej. Więc tutaj jest oczywiście dużo szans i przestrzeni do zrobienia, żeby osiągnąć ten efekt w postaci rzeczywiście odłożonego na lata, ale jednak systematycznego oddziaływania na niemiecką opinię publiczną. Panie profesorze, zwracam się teraz do pana profesora Andrzeja Przyłębskiego. Wtedy, kiedy państwo Izrael, zresztą nie tylko państwo Izrael, bo tak naprawdę to były negocjacje trójstronne, czyli z jednej strony państwo Izrael, ale również przedstawiciele różnych organizacji żydowskich, negocjowały z Niemcami swoje odszkodowania. To były oczywiście inne okoliczności i zupełnie inne warunki, kto inny negocjował. No, to też jakby tamte czasy były inne, ale też mam wrażenie, że i ten kanclerz, który wtedy stał na czele państwa niemieckiego, też był innym człowiekiem, bo był to Konrad Adenauer. Wtedy właśnie uruchomiono Izrael i środowiska żydowskie, uruchomiły ten czynnik społeczny, ale ten czynnik społeczny, który jakby dołączono do negocjacji, że organizacje żydowskie były ważną częścią tego procesu negocjacyjnego. Nie dość powiedzieć, że tak naprawdę te negocjacje prowadził człowiek, który w ogóle nie reprezentował izraelskiego rządu, ale właśnie organizacje żydowskie. Jak pan profesor patrzy na również uruchomienie takiego czynnika społecznego po stronie Polski? Tak, żeby to nie tylko polskie państwo było przedstawiane jako i polskie instytucje jako te, które dążą do uzyskania odszkodowań, ale żeby pokazać, że to poparcie społeczne i determinacja społeczna w Polsce do tej sprawy jest, co zresztą widać z badań społecznych. Ja myślę, że takie działanie z pewnością byłoby sensowne. Pytanie tylko, czy mamy takie organizacje i jaką jakość jakby one prezentują. W nocie, jak wiadomo, dość nieoczekiwanie i bez związku z raportem dołączono roszczenia Polonii niemieckiej. Ja myślę, że w tej nocie, którą pewnie za jakiś czas otrzymamy, ona będzie generalnie negatywna, ale nie wykluczam, że właśnie ten wątek, który nie jest bezpośrednio związany z okupacją w Polsce, będzie w jakimś stopniu pozytywnie poruszony, bo już w tej chwili pojawiają się pewne sygnały ze strony pełnomocnika rządu Niemiec do spraw relacji polsko-niemieckich, że chce rozmawiać o zmianie formuły nauczania polskiego i tak dalej. Więc nie wykluczone, że troszeczkę Niemcy będą chciały się wykpić tym elementem, że jednak coś pozytywnego robią w sprawie noty. Zobaczymy, poczekamy. Natomiast oczywiście również te organizacje polonijne, zwłaszcza Związek Polaków w Niemczech, bardzo silną i patriotyczną organizację, która wiele wycierpiała, można dołączyć do tego nacisku na rząd niemiecki, ale to trzeba zrobić rozsądnie. Jakby, tak jak powiedziałem, zobaczyć,
jakie organizacje tutaj mogą wejść w grę. Mi się wydaje, że Żydzi mieli jednak dużo łatwiej. Także z uwagi na partnerów, o których pani wspomniała. Wrażliwość ludzi takich jak Adenauer była jednak trochę inna niż to, co mamy dzisiaj. Obecni politycy mówią, to już jest tak dawno od wojny, po pierwsze. Po drugie, przecież nastąpiło pojednanie i wy teraz podważacie to pojednanie polsko-niemieckie. Ja cały czas mówiłem, że to jest kicz pojednanie, a nie pojednanie. No i to się też musi przebić może do świadomości, że my tego pojednania jako pojednania pełnego nie akceptujemy. Ono się musi również wyrazić, że tak powiem, finansowo. No, gdy czyta się historię tych negocjacji izraelsko-żydowsko-niemieckich, no to oczywiście można powiedzieć, że te okoliczności były no, z pewnych względów łatwiejsze, ale jednak Izrael wybrał taką no, drogę negocjacyjną samodzielną. Nie chciał się przyłączać do żadnych międzynarodowych spisów, rachunków. Uznał, że jeżeli coś ma osiągnąć, to musi to zrobić w pojedynkę. Ben-Gurion sam nawet rozważał możliwość i patrzył, jakie by były konsekwencje, gdyby Izrael z datą wsteczną wypowiedział wojnę Niemcom. Więc nawet takie rozważania były prowadzone. Ale panie profesorze, zwracam się do pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Jak pan patrzy na też... no, czy, bo pan profesor Andrzej Przyłębski mówi o tym, że trzeba za wszelką cenę docierać do niemieckiego społeczeństwa, że trzeba mimo wszystko wykorzystać, rozumiem, ten potencjał porozumienia, które przynajmniej w części w tym społeczeństwie jest. A jak pan profesor na to patrzy? No z pewnością tak jest. Ja chciałbym tylko nawiązać też przez chwilę do tego, o czym pani redaktor wspomniała już wcześniej, tych negocjacjach Adenauer Ben-Gurion. No, warto podkreślić, że mówimy o negocjacjach na poziomie rządowym, ale gdy chodzi o rezonans w niemieckiej, no, konkretnie w zachodnio-niemieckiej opinii publicznej, to jak gdyby docieranie z prawdą, czym był Holokaust, skala zbrodni, ogrom tragedii, to jest dopiero kilkanaście, no może 20 lat po tych negocjacjach, które się zakończyły między Adenauerem Ben-Gurionem. Czyli wracam tak do tego... Tak naprawdę to Ben-Gurion prawie, że nie uczestniczył w tych negocjacjach. Tam rozgrywającym był Goldman, człowiek, który miał chyba podobno 8 paszportów. Być może, ale chodzi o ten czynnik czasu, o którym mówiliśmy na początku, że tu rzeczywiście to przebicie się do opinii publicznej, w tym przypadku, w tym kontekście mówimy o Holokauście i zachodnio-niemiecka opinia publiczna, to trwało no, kilkanaście, no powiedzmy załóżmy 20 lat. To nie było od razu też. No przecież są opracowania, które też pokazują, jak rząd Helmuta Kohla no, robił wszystko albo starał się robić wszystko, żeby na przykład wpłynąć na władze amerykańskie, żeby no, nie śpieszyły się na przykład z otwieraniem Muzeum Holokaustu. Więc to, a panie profesorze, to ja dopytam, bo to jest bardzo ważny wątek. Być może nawet jeden z kluczowych. Jak pan w takim razie ocenia stan dzisiejszej wiedzy współczesnych Niemców na temat no, przeszłości ich ojców, dziadków, pradziadków, tego, co się działo przede wszystkim na terytoriach okupowanych polskich? W skali 1 do 6, 2 plus i to jest taka naciągnięta ocena, ponieważ generalnie poziom edukacji historycznej, zwłaszcza w wymiarze historii najnowszej w Niemczech jest bardzo kiepski i oni rzeczywiście, gdy chodzi o II wojnę światową, czy w kontekście zbrodni niemieckich, to tylko kojarzą Holokaust. Natomiast to, co my wiemy, co pokazuje też ten raport o reparacjach, to jest zupełnie terra incognita, więc tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, gdy chodzi o kwestię edukacyjną i rzecz jasna cała sieć powiązań instytucjonalnych, ale także społecznych, które Polska ma w swoich zasobach, gdy chodzi o docieranie do niemieckiej opinii publicznej. Ja nie mówię tylko tutaj o Instytutach Polskiej Kultury w Niemczech, ale także, nie wiem, na przykład misje katolickie, które są w Niemczech obecne, które też mają duże do powiedzenia, gdy chodzi na przykład o eksterminację polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej. Tutaj potrzebna jest synergia w tym zakresie.
Panie profesorze, to jeszcze w takim razie ta sama sprawa, to samo pytanie do pana profesora Andrzeja Przyłębskiego. A jak pan profesor ocenia tą świadomość współczesnych Niemców? No bo wiedzą pewno, co to jest Holokaust, ale czy wiedzą, czego doświadczyli Polacy w Polsce? Tak, musimy te pytania rozdzielić, dlatego ja tę ocenę bym jeszcze obniżył, którą pan profesor zostawił, do dwóch. Czyli jeszcze mniej niż... Jeszcze mniej, rozdzielając te dwie sprawy, dlatego że nastąpiło wskutek polityki historycznej, którą Niemcy prowadziły, utożsamienie właściwie II wojny światowej w tym wymiarze okrucieństwa z Holokaustem. Natomiast okupacja w Polsce jest postrzegana z perspektywy okupacji, nie wiem, w Holandii, we Francji. W związku z tym nie ma wiedzy, poza wybranymi, poza historykami, intelektualistami, którzy głębiej się w to wczytali, wpracowali, ale generalnie w społeczeństwie niemieckim nie ma wiedzy o okrucieństwie i rabunku, który nastąpił w Polsce. I to nam trochę zajmie, żeby tę wiedzę jakoś tam przedstawić. Dlatego zgadzam się z panem profesorem i nawet postuluję na posiedzeniach Rady Instytutu Spraw Wojennych, żeby stworzyć taki skrót, streszczenie tego raportu na, nie wiem, 16-24 strony, przełożyć to na niemiecki, na angielski, te dwa podstawowe języki i z tym jakby jeździć do tych misji katolickich, o których pan profesor mówił, ale ja też wspomniałem o pewnej instytucji, której w Polsce nie ma i nawet sobie nie za bardzo wyobrażamy, a powinna istnieć, mianowicie jest Federalna Centrala Kształcenia Politycznego i są landowe centrale w każdym z 16 landów i one zajmują się właśnie takimi kwestiami, przygotowaniem społeczeństwa do udziału w życiu politycznym i tam również można lokować takie właśnie wystąpienia, wyjazdy. Ja uważam, że Instytut Spraw Wojennych powinien stworzyć taką grupę osób kompetentnych merytorycznie i językowo, które by jeździły po Niemieckiej Republice Federalnej i tę tematykę przedstawiały. Ja spodziewam się pewnego oporu ze strony dyrekcji tych, ale no zobaczymy, jak będzie, czy odrzucą, czy przyjmą tę naszą propozycję, ten dar, prawda, zapoznania ich z pewnym nieznanym im fragmentem II wojny światowej. Bardzo serdecznie dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Pan profesor Andrzej Przyłębski, był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech, pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo mocno dziękuję szanownym panom profesorom. Serdecznie pozdrawiam. A państwa gorąco zachęcam, żeby państwo z nami pozostali. Za chwilę komentatorzy na naszej antenie. Dosłownie za moment.